Sztuka destylacji. Isla. Wyspa Isle była ulubioną siedzibą szkockich władców. Odbywały się na niej ceremonie ich koronacji. Kraina ta obrosła legendą. Jej rzeki przecinają rozległe wrzosowiska. Poprzez torfowiska płynie krystalicznie czysta górska woda. To właśnie jej używają alchemicy z Beaumont. To piękna okolica, nieporównywalna z żadną inną. Mieszka się tu przyjemnie i bezpiecznie. Cenię piękno wyspy, na której spędziłem całe życie. Możemy zostawiać otwarte drzwi w domach. Gorzelnie nadają regionowi unikatowy rys. Dzięki nim posiadamy coś więcej niż tylko pagórki i farmy. Wszystko zawdzięczamy produkcji whisky. Nazywam się Eddie MacArthur i kieruję destylarnią Beaumont na wyspie Isle. Odpowiadam za jej codzienną pracę. Pierwszą czynnością, jaką wykonuję codziennie rano, jest wizyta w spichlerzu ze słodem. Sprawdzamy, czy ziarna jęczmienia kiełkują w taki sposób, jakiego oczekujemy i do jakiego przystosowaliśmy nasz magazyn. Następnie kieruję się ku pomieszczeniu, w którym słód jest zacierany. Muszę upewnić się, że proces ten przebiega bez zakłóceń. Jak do tej pory, stare maszyny sprawują się doskonale i nie trzeba zastępować ich nowymi. Później zaglądam do kotłów warzelniczych, w których zachodzi fermentacja. Nadzoruję produkcję whisky na każdym etapie. Następnie kieruję się w stronę sejfu, pobieram z niego klucze, zabieram ze sobą magazyniera Willego Gingerhouse'a i otwieram magazyny, żeby Willy mógł wykonać wszystkie czynności zaplanowane na dany dzień. Według prawnych regulacji whisky powinno produkować się z trzech surowców – wody, jęczmienia i drożdży. Rzeka Lagan ma dla nas szczególne znaczenie. Woda używana przez destylarnię dobierana jest według trzech głównych kryteriów. Musi być czysta, zimna i musi być jej pod dostatkiem. Jednak w Beaumont potrzebujemy czegoś więcej. Nasza destylarnia wyróżnia się na tle innych tym, że posiada własne spichlerze ze słodem. Używamy tej wody do zalewania zacieru słodowego. Alkohol powstaje ze specjalnego rodzaju jęczmienia, który pochodzi ze wschodniego wybrzeża Szkocji. Wytwarzamy szkocką whisky ze szkockich surowców. Nazywam się David Turner. Pracuję w spichlerzu ze słodem od ponad 16 lat. Skrobia znajdująca się w zbożu musi zostać rozłożona na cukry rozpuszczalne w wodzie. Trzykrotnie umieszczamy słód w wodzie, którą za każdym razem zmieniamy. Później suszymy go przez 12 godzin, a następnie rozkładamy na podłodze spichlerza. W tej chwili leży tu 7 ton surowca. Jego wilgotność wynosi około 12%. Warunki nie pozwalają na rozwój kiełków. Ponownie umieszczamy słód w wodzie. Po wyjęciu z niej wilgotność surowca sięga nawet 44%. Jęczmień leżakuje jeszcze przez 5 do 7 dni, w zależności od pory roku. Po około 24 godzinach ziarna zaczynają kiełkować. Widzimy tu mały pęd, który już przebił łupinę nasienia. Ziarno należy przesypywać co 4 godziny, inaczej w magazynie pojawiłoby się coś przypominającego trawnik. Przez 18 godzin wędzimy jęczmień w torfowym dymie, żeby uzyskać pożądany aromat. Po 60 godzinach ziarna opuszczają piec. Ich wilgotność spada poniżej 5,5%.
Słód trafia teraz do magazynu. Wkrótce nadejdzie czas na kolejny etap produkcji – zacieranie. W ten sposób uzyskaliśmy słód jęczmienny. Należy następnie zemleć go w specjalnych maszynach. Po przepuszczeniu słodu przez tryby tych urządzeń otrzymujemy mlewo jęczmienne. Oto ono. Mlewo to surowiec procesu zacierania. Zalewamy je gorącą wodą i w ten sposób powstaje zacier. Nazywam się Louis Boyd. Nadzoruję proces zacierania. Wszystkie niezbędne maszyny znajdują się w tym budynku. Słód zostaje dostarczony z magazynu i zmielony, a mlewo trafia do tego oto pojemnika. W kadzi zostaje zalane gorącą wodą. Otrzymujemy produkt zwany zacierem, który zostaje przepompowany do kotłów warzelniczych. Po upływie pół godziny dodajemy drożdże, a po upływie 3 godzin zmieniamy wodę. Mieszanina leżakuje jeszcze przez pewien czas w kotłach. Tak przebiega zacieranie. Nazywam się William McCakney. Pracuję jako destylator w destylarni Bowmore. Zostałem tu zatrudniony przed 39 laty. Zacier jest przepompowywany do kotłów warzelniczych. Leżakuje tam w temperaturze 17 stopni Celsjusza. Po godzinie dodajemy do niego drożdże. Mieszanina fermentuje przez 44 godziny, a następnie tłoczy się ją do alembików. Nazywam się James McTaggart. Pracuję jako jeden z 3 destylatorów w Bowmore. Zostałem zatrudniony przy wytwarzaniu whisky przed 30 laty. Od razu trafiłem do destylarni Bowmore. Pracowałem już przy produkcji słodu, w magazynie, przy zacieraniu, a obecnie zajmuję się destylacją. Proces ten jest możliwy, gdyż temperatura wrzenia alkoholu jest niższa niż temperatura wrzenia wody. Wynosi około 80 stopni Celsjusza. Umieszczamy wywar z kotłów warzelniczych w alembikach, podgrzewamy i pozwalamy mu gotować się około 7 godzin. Pary alkoholu wznoszą się do góry, zostają tam skondensowane i trafiają do zbiornika na spirytus. Pod koniec procesu destylacji na dnie pozostaje wyłącznie woda. Oto nasze 2 alembiki. W każdym umieszczamy 20 tysięcy litrów wywaru. Podgrzewamy je za pomocą kotłów parowych. Alkohol wrze, wznosi się, trafia do kondensatora, a później spływa rurami do specjalnie przygotowanych zbiorników. W tych alembikach znajduje się z kolei czysty spirytus. Zaczynamy go podgrzewać. Z początku pełno w nim zanieczyszczeń. Po 35 minutach destylator zatrzymuje dopływ alkoholu. Dzięki temu pary wznoszą się bardzo powoli i dopiero wówczas ulegają skondensowaniu. Otrzymany płyn to oczyszczony spirytus. Ma on moc około 74%, ale potrzebujemy roztworu o zawartości alkoholu około 61%. Kluczowe znaczenie ma fakt, że część oparów, które wznoszą się w alembiku, nie zostaje skondensowana, ale trafia z powrotem na jego dno. To cecha charakterystyczna spirytusu z Bowmore. Nazywam się Ginger Willie i zarządzam magazynem destylarni Bowmore. Doglądam beczek z alkoholem. Beczki odgrywają ważną rolę w procesie produkcji whisky. Receptą na doskonały trunek jest umieszczenie dobrze przygotowanego destylatu w odpowiednich pojemnikach sporządzonych z określonych gatunków drewna. Sprowadzamy beczki po sherry z Hiszpanii. Po 5 latach leżakowania whisky jest gotowa. Korzyści z posiadania dobrych beczek zauważa się po kilkunastu latach. Pomagają one uzyskać wyjątkowy trunek.